Cześć, cześć słoneczka, z tej strony Sylwia. Bardzo się cieszę, że jesteście w dzisiejszym odcinku razem ze mną. Gotowi na spotkanie z uroczymi, z przepięknymi laleczkami LOL Surprise? Zostawcie kciuki do góry. Każdy z Was niech na dole w komentarzu napisze słowo start i zaczynamy! Cześć Jasmina, powiedz mi, bo bardzo się denerwuję. Czy widziałaś gdzieś może laleczki LOL Surprise Her Girls? Oj, ale jesteś zdenerwowana. Chodzi Ci o te z najnowszej serii? Tak, dokładnie. No musisz uwierzyć, no po prostu nigdzie ich nie ma. Zgadza się. Potwierdzam. Przed chwilą byłam na spacerze w parku i ani śladu laleczek z prawdziwymi włosami. Coś musiało się zdarzyć. One chyba wszystkie zniknęły. Nie martwcie się, dziewczyny. Nie panikujcie, nie krzyczcie. Jestem przecież dzwoneczek. Potrafię się wzbić wysoko do nieba. Zaraz polecę do góry i sprawdzę, czy faktycznie nie ma nigdzie LOL Surprise Her Girls. To naprawdę bardzo, ale to bardzo dziwna zagadka. Wielkie poruszenie. Wszystkie laleczki LOL Surprise bardzo się denerwują. Chcą się dowiedzieć, co takiego stało się z laleczkami Her Girls. Na szczęście na niebie widać już laleczkę LOL Surprise dzwoneczek. Ona na pewno zaraz wszystko nam powie. Och, o rany dziewczyny, zmęczyłam się. Naprawdę, wiecie co, byłam wszędzie. I z tej strony, i z tamtej, w lesie, za lasem. I faktycznie nigdzie, ale to nigdzie nie ma LOL Surprise Her Girls. O nie, tylko nie to. Aż chce mi się płakać. Nie. To nie może być prawda. One naprawdę zniknęły. Nie możemy do tego dopuścić. Laleczki LOL Surprise Her Girls muszą tutaj być. Na szczęście mam świetne rozwiązanie. Aby laleczki LOL Surprise nie były smutne i aby znowu wśród nich były laleczki LOL Surprise Her Girls, czyli te z prawdziwymi włosami. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie unboxing. Nowiuteńka niespodzianka LOL Surprise. Nasz gigantyczny spray do włosów. W środku laleczka Her Girls i jest to seria Makeover Series. Tak więc już za chwilę do nas dołączy przepiękna laleczka z prawdziwymi włosami. Każdy z Was niech na dole w komentarzu napisze słowo start, a czeka nas dzisiaj aż 15 niespodzianek. Zaczynamy od pierwszej warstwy. Tradycyjnie wśród laleczek LOL Surprise na pewno trafi nam się jakaś piękna laleczka. Hops! I pojawiła nam się już tutaj kapsuła, która jest tak naprawdę sprayem do włosów w kolorze różowym. Kolorowa laleczka. I kolejny suwaczek. I mamy niespodzianki. Tutaj trzymam, słuchajcie, rebus. Rebus jest to jakiś jakby potwór, do tego włosy i piątek 13. Rozwiązanie to Bad Hair Day. O, jakiś zły dzień. Naklejki, które są z pinkami, naklejka w kwiatki z kokardką. Możemy je ściągnąć i nakleić na laleczkę LOL Surprise. Instrukcja we wszystkich językach świata, zobaczcie. Mamy tutaj wszystko po kolei opisane i do tego jeszcze magiczne zwierciadło. Bardzo ładny kolor tego sprayu mi się trafił. Ściągamy wieczko. O, tutaj mieliśmy jeszcze schowaną niespodziankę. Mamy ten specjalny taki przyrząd, który wygląda jak prawdziwy spray do włosów w kolorze złotym. Mamy rączkę, dzięki której możemy zrobić taką jakby torebkę i możemy nosić nasz spray za taką złotą rączkę. Jest również miejsce, gdzie wkładamy naszą laleczkę, na przykład możemy to tutaj zainstalować, będzie ona mogła sobie tutaj stać. I teraz czas otworzyć pudełko, bo tutaj jest jeszcze więcej niespodzianek.
mnóstwo saszetek. I tutaj jeszcze. I widzę laleczkę w takim białym kombinezonie. To może już tę górę zamknę. I otworzę sobie drzwi. Na początek ulotka. Jest nasza przepiękna laleczka. Zobaczcie, jak ekstra wygląda. Wow! Pięknie, ma strój syreny. I jeszcze wałki do włosów, dzięki którym możemy robić loki, w środku których również są niespodzianki. Zaczynamy od niespodzianek. Laleczkę tradycyjnie otworzymy sobie na samym końcu. Może zacznijmy od tej saszetki. I mamy tutaj sukienkę. A nie, to jest spódniczka i bluzeczka. W ten sposób się prezentuje. Czy Wy już wiecie, co to może być za laleczka? Jeżeli wiecie, jak wyglądają wszystkie laleczki z serii Hair Goals, to już na pewno się domyślacie. Ja sobie odłożę na razie na bok ten strój. Teraz może ta niespodzianka. Buteleczka! Ależ fajnie wygląda. Jest czarna, z białą nakrętką i z pomarańczowymi paskami, troszeczkę taka mroczna. Kolejna niespodzianka to buty. Wow, ale wysokie, a jak się błyszczą, jakby to były lakierki. Również odkładam na bok. Kolejny wałek do włosów. Cóż my tutaj mamy? Słyszycie? Coś tam słychać. Ach, to jest spinka, która również może być grzebieniem do włosów w kolorze złotym. I na końcu, wow, coś naprawdę dużego. Kapelusz! Ależ gigantyczny! Kapelusz w kolorze czarnym z czarną kokardą. Czas na laleczkę i powiem Wam szczerze, że ona tak pięknie wygląda. Tak ślicznie ma ubrany ten skafander w kolorze srebrnym. Wygląda jak prawdziwa syrena, że żal mi jest to ściągać, no ale trudno. Najpierw ściągamy skafander z ciała naszej laleczki. I tutaj uwaga, uwaga. Wow, zobaczcie, jakie śmieszne rajstopki. O rany. Czarno-pomarańczowe, ależ to mrocznie wygląda, do tego czarny strój. No powiem Wam szczerze, że trochę creepy, tak to się mówi. O rany, plastik na głowie jeszcze tutaj. Białe włosy, ale piękne, zobaczcie tylko na to, wow. Jaka śliczna laleczka. O rany, co za piękność. Ależ ona mi się podoba. Wiecie co? Sama góra wygląda jak aniołek, natomiast tutaj mamy nieco ciemniejszy strój. Od razu ubiorę tę laleczkę. No i przede wszystkim mamy tutaj prawdziwe włosy. Czyli możemy robić jakieś stylizacje naszej laleczce. Możemy ją uczesać tym grzebieniem. Na przykład w ten sposób. Możemy wpiąć tę spinkę. Albo w ogóle zrobić zupełnie jakąś inną fryzurkę. Jeszcze spódniczka. Ha, słuchajcie, to jest chyba jakaś czarodziejka. Buty. Te wysokie kozaki. I cały strój jest ubrany, do tego jeszcze buteleczka. I nie zapomnijmy na głowę czarny kapelusz. Mam przygotowaną tutaj odrobinę wody. Zrobimy test laleczce. Sprawdzimy, cóż takiego ona potrafi. Muszę tylko ochronić jej włosy, żeby się nie zniszczyły. No i karmimy. Jestem ciekawa, czy to będzie siusianie, płacz, czy też może plucie. Jeszcze odrobinę tej wody. I uwaga, uwaga, czas na wielki test, naciskam głowę, a pluje, zobaczcie,
cała woda wylatuje buzią. No i w końcu jest z nami najprawdziwsza laleczka Hair Ghost, która ma prawdziwe włosy. Na szczęście nigdzie już nie muszę lecieć na moich małych skrzydełkach. Laleczki z pięknymi włosami są już razem z nami. LOL Surprise Hair Ghost. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Już niedługo ta moja laleczka z pięknymi, białymi włosami, powiem Wam szczerze, że przejdzie wielką metamorfozę. Na razie jest małą, czarną czarownicą, ale już niedługo będzie zupełnie kimś innym. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Słyszymy się już jutro w zupełnie nowym odcinku. Pozdrawiam Was! Pa, pa!